Hej, witam was serdecznie, z tej strony Przemko z kanału Team Games. Zapraszam was na kolejny odcinek Pure Farming. Jeśli chodzi o Niemcy, to zaprzestałem tam gry, po prostu tam jest jedno pole, bugowało mi się w kółko i zdenerwowałem się. Chciałem przenieść maszynę do innego państwa, ale też tam się pomyliłem dwa razy z przenoszeniem, za dużo to wyszło, także w sumie straciłem za dużo pieniędzy, więc zacząłem sobie, kampanię od nowa. Dokupiłem sobie jeszcze pole. Tutaj jesteśmy w Kolumbii w tej chwili. Dobra, bo ja muszę to jechać do skupu, od razu sprzedać tą kawę, a zostało mi niewiele czasu, nie wiem dlaczego tak to jest, ale mamy kilkanaście godzin jeszcze na zbiór tej kawy. Tutaj w tej grze stanowczo za szybko leci czas, to jest taki błąd trochę, ale to mały szczegół. Więc pojedziemy sobie szybko, w miarę jak się tylko da, do skupu sprzedamy tą kawę. No i problem polega na tym, że z tego kombajnu nie da się tej kawy wysypać na przyczepę. No niestety można ją tylko albo do magazynu, albo od razu sprzedać. Ale że po prostu mam jednakową drogę i tu to ja ją od razu sprzedam. Więc podjedziemy sobie tak na raz. Sprzedamy, wrócimy tę jedną grządkę jeszcze bym zrobił, albo może tą jedną grządkę to ja później podjadę zrobić, jak już tutaj wszystko ogarnę. Fajnie to wygląda tutaj, fajnie się tym jeździ. Powiem wam, że już przywykłem do tego sterowania, już coraz lepiej mi to idzie. Oczywiście jak zbiorę tą kawę, to dokładnie wam powiem wszystko, co i jak i z czym się je. Tutaj mogę mieć też konopie, ale póki co na razie nie kupowałem pola, żeby nie kupowałem sobie pola do konopi ze względu na to, że nie stać mnie na kombajn. Dobra, sprzedaj. No właśnie, on się tak otwiera z boku i wysypuje na dół i dlatego nie można na przyczepy wysypywać. No i tu jest problem troszeczkę z tym. Także tym kombajnem muszę zasuwać później taki kawał drogi. I za taki kombajn 5800 dostaliśmy. Też dosyć fajnie. Śmiesznie on wygląda. Ale może tak musi być. Oczywiście jadę tu na średnich ustawieniach już sobie i mój kalkulator na razie sobie spokojnie daje z tym radę. Czasami są jakieś takie dziwne zawirowania, zwłaszcza jak mam skręcić w lewo, tak jakby mi klawiatury nie łapało. I dokupiłem sobie tutaj pole, na które jedziemy. Musiałem kupić beczkę do wody i musiałem kupić opryskiwacz taki, żeby nawozy tutaj sypać na tym polu. Tylko że jest ciemno, jak nie powiem wam gdzie i co. Dobra, F pracuj. Jedziemy, zbieramy to. Ze środka to w ten sposób wygląda. Pod płodnami to przejeżdża. Zbiera się kawa, zbiera się. To mnie cieszy. Dobra. Tutaj troszeczkę dłużej mi się zejdzie, ale tu jest bliżej. Więc mam nadzieję, że jakiegoś dużego problemu nie będę miał. No niestety, chciał, nie chciał, muszę to w nocy robić, bo tutaj, zobaczcie, już jest 21, dopiero co była 19. A spójrzmy na tablet, może na tablecie jest, kurczę. Encyklopedia, mapa, dron, sklep, funkcjonalności, statystyki, właśnie, zobaczmy pola, o. No i co? Nic w statystykach nie ma. Szklarnie, nic, sady. Kawa, a właśnie, statystyka upraw 100%.
plantacja numer 3, 93, rentowność, no gotowe do zbioru, właśnie. Ja tutaj dopiero zobaczyłem, że to mogę i tu zostało mi 1%, dobra. Jedziemy. A do kiedy to jest? Nie jest napisane chyba, nie? Spójrzmy. Nie wiedziałem, że to w sadach znajdę, no ale... Właśnie. Do kiedy, do ile czasu mam na zebranie, tego nie jest napisane, widzicie? To jest takie, kurde... Jedziemy. Jak widzicie, 5 dni tutaj przegrałem. Bo 3-4 dni chyba jest potrzeba na to, żeby w ogóle tutaj zacząć zbierać. Także zbierzemy, to sprzedamy. Trzeba pewnie będzie dać opryski. I trzeba będzie to pole nawodnić. A i kupiłem Zetora Krystala. Jak się wyłącza, to on chyba szybciej troszeczkę jeździ. No pewnie. No teraz tak nawet dosyć ciekawie to widać. Szkoda, że jest ciemno. No ale no nie mogę sobie, nie mogę sobie pozwolić na stratę w tylu plonów. Ciężko się troszeczkę steruje nim, ale... Mam nadzieję, że jakoś nam to pójdzie. Strzelimy sobie fotę na miniaturkę, może taką. Chyba, że później trafi się coś ładniejszego. I póki co, na razie będziemy sobie działać tutaj na Kolumbii. Ze względu na to, że wszyscy zaczynają, kurczę, albo Niemcy, przeważnie albo Montana, gdzie każdy robi tą fabularną część. Jak na YouTubach można sobie popatrzeć, wszyscy tą fabularną część sobie lecą. Nie, albo lecą no, ogólnie na Montanie, bo tam jest dużo tych pól i z tego zaczynają, bądź po prostu jadą po Niemcach, a ja sobie zacznę po prostu tutaj na Kolumbii, zaczniemy bawić się kawą, później zaczniemy bawić się innymi rzeczami, tam jest nawet takie do oprysków fajne urządzonko, jak tam widać nawet, a... I że ta, aż to dziwne, że to nie ścięło tego, no ale to nic. No tu trzeba wjechać równo w miarę i tak dosyć dobrze to poprawili, bo było to, ta kawa była taka, że jak się wjeżdżało, to było tak, jakby się, jakby tu murek był. Teraz zjechać i tak nie zjedziemy z tego, ale czekajcie, ja się zatrzymam. Wyjdę i patrzę, o, teraz tu między krzaczkami da się przejść. Kiedyś, z tego co wiem, to się nie dało przejść, teraz możemy przejść. Wiadomo, jak krzaczek ona zatrzyma, ale, ale da się już przejść i to już jest dużo. Ciekawe, dojadę. Już mi się nie opłaca zawracać, więc wyłączmy to, jedziemy to sprzedać. Dobrze, tu jest w miarę blisko, teraz dwa to sprzedamy. Taka lipa trochę, no bo mimo wszystko to powinno mieć jakieś coś do przeładowywania tej kawy na ten, na jakąś przyczepę czy na coś, a tak to ja tym kombajnem muszę zasuwać. A już mamy 23 prawie i cały czas pada mi deszcz. I tak cieszę się z tego, że tutaj kawę da się zbierać w deszcz.
Kurde, właśnie. No, guziki mi się pomyliły, no. Dźwięk to tak, jakby błoto by się wysypywało. Dobra. Światła włączę. Tutaj w tej maszynie są światła tylko takie przed nami, nie ma tylnych świateł, co powinny być jakieś światła tutaj pod spód na to, jak to wygląda, żebyśmy mogli obserwować. No i właśnie jeszcze kurczę tam u mnie kurki, bo tutaj kurki też mam. Na razie tylko kury. Ale już by się przydało móc przydałoby się jechać pozbierać jajka pewnie. No ale śpieszę się teraz jednak tutaj z tą kawą, bo to są konkretne pieniądze. Skręt to też taki ma trochę słaby. Ale grunt, że zbiera. O, coś mnie teraz przylagowało. Czasami tak dziwnie mam. Aha, już chyba po kawie, zobaczcie, wszystko się czarne robi. Tak, nie ma kawy już. I dupa. Za późno. Kurna, straciłem pół pola kawy. To jest takie, to jest przez co, to jest o północy, no. To jest przez to, że ten czas zapierdziela, człowiek nic nie zdąża zrobić. Tutaj w tej grze musiałbym mieć jedno małe pole, przy tym polu robić nic innego. Jak to wygląda? No tu mamy utraconych. Zobaczcie, mamy 29%, które straciłem. Tu mam 1%, to i tak jego nie zdążę. Nie zdążę zebrać. Nie ma nawet opcji. Jeszcze zaraz jajka potracę. Taka lipa trochę, nie? Ja zauważyłem, że Titus też narzekał na ten czas. Zresztą chyba wszyscy, kurde, gdzie ja jadę. Wszyscy narzekali tutaj na ten czas w tej grze. No kurna. I to, że ten czas jest tak szybki, to naprawdę przeszkadza. Tu się nie da nic zrobić. I teraz wyobraźmy sobie duże pola tam na montanie. I mamy czas do zebrania, bo inaczej nam się popsuje i zdążymy kombajnem przyjechać i połowę czasu już minie, bo pół dnia będziemy jechać 100 metrów. No zobaczcie, ja godzinę jechałem tutaj ten kawałeczek, no. Kurde, straciłem tyle pieniędzy. Mam ze dwa kombajny, czyli około 10 tysięcy straciłem. Dobra, skaczmy do pick-upa i szybko do kur, bo może jeszcze jajka stracę. Światełko sobie zapalę.
Ojejku, jejku, prr, szalony. Tutaj. Ile tu jest? Jest już pełno czy nie jeszcze? Chyba nie. Kurna, musiałem wjechać na same te kółko. Czekajcie. Ja 27%. Czyli jeszcze się nie da ich załadować, trzeba poczekać. No tak, tak to jest, no troszeczkę mnie to teraz zdenerwowało. Dobra, nie do tyłu, tylko do przodu, leć hopie. Do 6 rano. I zaraz zobaczymy, co tu się będzie działo, do jajca już będą czy nie. Nic tam nie widać. Pojedziemy jeszcze raz, już mamy 6 rano. Więc brknijmy sobie do tych kur. Na początku tutaj też standardowo dostajemy majorka tylko i... I nic ciekawego więcej. Ile? No cały czas 27 jest procent. Dobra. Skoczmy do... Nie tu, do tutaj. Tą przyczepę muszę gdzieś postawić pod wiatą, bo okazało się, bo ja próbowałem z kombajnu wysypać, ale się nie dało i bardzo dużo czasu traci się na dojeździe, a że ten kombajn jeździ wolno, a czas jest bardzo szybki, to dosłownie północy jedzie się na raz tylko z tym, z kombajnem stąd do skupu, nie? Gdzie ja mam beczkę? Tu. Nie, tu, tam. Nic, jedziemy na tamte pole. Kurka, la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 l
Nic nie zrobiłem, patrzcie, 40 minut w grze minęło. Nie wiecie, teraz takie wielkie pole, no to one mija do połowy niezetnego i one mi się popsuje. To aż szkoda czasu tutaj na to, żeby tu przy czymś takim pracować. Beczka chyba tam stoi. Zasoby wody mamy na 100%, oprysk trzeba było wydać, bo nawadnianie widzę jest. Moja beczka, jak widać, ufajdana już. Te koguty tutaj to też jest masakra z nimi, no, że świecą tak jakby, ja nie wiem. I od razu same się włączają, tylko podepniemy byle co z tyłu, nie? Mówię, ja pokażę wam, jak się ładnie tutaj tnie, ten zbiera kawę, a tu dupa blada, o. Nic się nie udało. W beczce jeszcze jest, podejdziemy tam na tamte pole, bo nie pamiętam ile jest w tamtej beczce.
No tutaj nie jest źle. To zostawimy sobie po prostu. Ja sprzedałem Majora, kupiłem tylko przyczepę, a właściwie to niepotrzebnie to odczepiałem. Kupiłem przyczepę i kupiłem, sprzedałem Majora, kupiłem tego krystala i kupiłem o tą beczkę do wody, kupiłem te ustrojstwo takie do oprysków, no i takiego małego landiniego do dosypania nawozu i zaraz, czy oprysków właściwie, i zaraz sobie pojedziemy. Dobrze łapię, bo on 4 rządki naraz łapię, wystarczy wjechać tutaj. Kurde, cofanie tym to jest masakra w tej grze. O, wjedziemy sobie tutaj, to nam 4 złapie. O, i tak to wygląda, tak chlapie śmiesznie na boki. Co tu się zbugowało coś? Że nie widać jak ja pryskam? Produkty zepsują się za niecałe 16 godzin. Gdzie? Aha, bo tam mnie zostało te troszeczkę niezebrane i dlatego chyba. Podejdźmy tu, zobaczmy jak to wygląda. No niby 1%, ale też mi tego nie pokazuje. No co to jest? Dziwne. Widzicie wy to? Dziwne. Co to jest? Z tej strony tego nie widać. Nie, no też widać. Dziwne. Zobaczymy teraz, podjedziemy kawałek. Tyle chyba nie, no nie, w dobrą stronę. Od razu przynajmniej w dzień sobie możecie zobaczyć jak ten kombajn wygląda śmiesznie. To z przodu ma kurde takie... No fajnie to wygląda. O, następny słupek. I na takim słupku się maszyny wieszają, wiecie? To jest dopiero ciekawostka. No i zobaczymy, będzie ta kreska czy nie? No teraz jej tu nie widzę. Jest no. Coś tu nie halo jest. Coś tu brzydkiego się dzieje z tą grą. Muszę zebrać to coś, bo pewnie nie będę mógł prysków robić.
to wszystko, no. Zobaczmy jeszcze te jajca. Da się już się załadować, czy nie jeszcze? No jadę do przodu przecież. No nie mam czegoś takiego jak załaduj. No nie ma. Są te jajka tu. Ale my nic robić nie możemy. Dlaczego ja nawet nie mogę sprzedać kur? Dziwne. A, mogę, N. Ale mogę sprzedać kury, tak? To nie, to mi nie pasuje. Sprzedaż zwierząt, surowców rolnych. No dobra. Papryka, kapusta, chili. Dobra, to i tak muszę czekać tutaj, aż się te jajca nazbierają. Spróbujmy teraz jeszcze z tym opryskiem. Opryski 0%. No i zobaczcie, nie pokazuje mi się, a teraz się pokazuje, przedtem się nie pokazywało, widzicie, czyli co do ziarenka trzeba zebrać, żeby tutaj można, żeby to nam działało. Musimy wjechać tutaj teraz. Tak te małe ustrojstwo tu wygląda w środku. Oczywiście w lusterkach to tam guzik widzimy, ale ogólnie to dosyć ładnie jest zrobione. Śmiesznie wygląda ten traktorek. Czekajcie, bo ja teraz muszę mniej więcej pamiętać, gdzie ja mam wjechać. Tu, nie tu, tu. No, dobrze obliczyłem. I trzeba pamiętać, żeby wodę dodać. Mam 1.6. Czyli te pole będzie trzeba prędzej zebrać dnia 9, 10 dnia. Trzeba po prostu zwracać uwagę na tablecie, jak jest tylko, pokaże się, że gotowe do zbioru, to trzeba od razu zasuwać i zbierać. I nie ma sensu wszystkiego naraz. Trzeba po prostu sobie zrobić dwa pola teraz, dwa pola później i
Czy dam pole teraz, pole na drugi dzień, żeby mieć jedno pole na jeden dzień. Bo inaczej to będzie taka lipa, jak widzieliście na początku. Straciłem około 11 tysięcy, no. Także na tamte pole pojedziemy dopiero jutro. Opryskuję, opryskuję. Na tamte pole pojedziemy jutro. Ile on pali ten mały traktorek, to... Najciekawsze jest to, że wejdę w tablet i teraz zrobię zatankuję. On mi go zatankuje, gdziekolwiek nie, bym nie był. Taka lipa trochę z tym tankowaniem. Dobra, i tak muszę podjechać. Teraz podjedziemy sobie. Tam do gospodarki, do naszej wiaty. Sobie zasypiemy nawozu. Od razu i zatankujemy go, bo tak trochę lipa faktycznie tutaj z tym. Dobra, zasypał się. Jedziemy do CPN-u, podjedziemy. Pierwszy raz będę tankował w tej grze. I zatankuj za 78 i no. Także tego papaja można sobie postawić. Zainteresowała mnie tam jedna budka. Patrzcie, to coś się cały czas tu pokazuje takie dziwne. Przyczepa i tak mi na razie nie jest potrzebna i sobie tu stoi. Dobra, idziemy zobaczyć to jest. No i to jest, to jakaś elektrownia będzie, chyba do kupienia za 50 tysięcy, właśnie. Jak to jest z tymi panelami? Weźmy sobie urządzenia specjalistyczne. Chyba tak. Do budowy agregaty, rozsiewacze, widły, kosiarki, prasy, owijarki. Aha, to nie. Tablet, logistyka, lokacje, dron. Eksploatacja, szklarnie, sady, pola. No właśnie, tutaj nic nie mamy. O tych kurde. O tym ustrojstwie. Diabli wiedzą, ile to będzie nas tutaj wynosić. Energia odnawialna, zobaczcie, wiatrowe to nie, tu solarne są. Aha, i tu energię, tak, i planowany zysk, fajnie. Za 50 tysięcy kupmy sobie to, to może chociaż tacy stratni nie będziemy. B, 50 tysięcy. Dobra. Póki co tak, kredytu nie mamy.
O, zielona energia odblokowana. To jest nasza własność. Tutaj chyba nic my nie będziemy musieli dawać. Panele słoneczne, czyli jak tu podejdziemy, to tylko pisze nam panele słoneczne, że to jest nasze. A, patrz, są paneliki teraz. No teraz to bajera. Fajne. No. Panie. O, taka podeczka będzie na miniaturkę. Dobra, lecimy jeszcze do tego papaja. Zobaczmy, ile tam jest tej wody. Tylko sobie wjadę z tamtej strony, żeby mniej więcej widział. A, tu jest sporo. Kurde, brudne, trzeba byłoby to umyć. Nie wiem, gdzie ta mynia jest, teraz nie chce mi się szukać na tej mapie. Co to jest za ustrojstwo? Oj, tam patrzyłem gdzieś i kołki znowu pozdejmowałem. Sołtys tutaj to mnie powiesi, nie powiem za co. Także zainwestujemy sobie tutaj w odnawialne, w energię odnawialną. Ale tutaj wody jest pełno. Dobra, wyjdź z tego pojazdu, zobaczmy tutaj jeszcze raz sobie w statystyki, gdzie jest ta nasza energia odnawialna, bo już teraz mamy solary, mamy, zobaczcie, planowany zysk dzienny jest 2000, tygodniowo 15 000, miesięcznie 67 tysięcy powinniśmy zarabiać, czyli nieźle, czyli za miesiąc z samej tej jednej będziemy mogli sobie kupić drugą, jeśli gdzieś taka oczywiście jest. Czyli mapa, gdzie jest mapa? Przejdźmy na mapę i zobaczmy, jak to wygląda. To jest takie coś, czy coś takiego tu jeszcze będzie? Nie wydaje mi się. Chyba tylko ta jedna była. No niestety, była tylko ta jedna. Więcej nie kupimy. Jest nasze pole tu, jak widać, już opryskane. A tu jest nasze pole nieopryskane. Tutaj mamy jeszcze dwa pola do kupienia. I trzy pola do kupienia pod, cztery kopy właściwie, pola do kupienia tutaj pod tą, pod konopię. I to jest wszystko, co ta mapa nam oferuje. I to chyba wszystko, co będzie tutaj. Przenieśmy się jeszcze do samochodu. Wyłaź. A nie, czekajcie. Da się już? Nie da się. 27% jaja. Tyle czasu. Wleźć się tam nie da do tych kur. I tam jest cały czas os. Widzicie, tam jest takie... O. Kurde, co to jest? Pojedziemy tym śladem jeszcze. Zobaczymy, gdzie to prowadzi. Bo to pod jakimś kątem widać. Tutaj przechodzi i leci na tamtą stronę, ale tam chyba, tam jest koniec mapy, więc tam dalej chyba raczej nie pojedziemy nigdzie. Jakieś ustrojstwo.
Dobra, wracamy. Auto postawimy przy kurkach. No chyba, że walnę drzewo. Sobie tyłem podjadę. Dobra, ja sobie zapiszę teraz grę. I to jest ten na dole. Tak, tak, tak. I cóż, w tym odcinku to by było tyle. My się widzimy w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.